Siemka, z tej strony Prosaut i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów. Jak sobie nie pamiętacie, robiliśmy sobie drugi rozdział pod tytułem Doty Przeznaczenia w drugiej części pod tytułem Skrzynię Marlaka. Teraz będziemy robić sobie rozdział trzeci pod tytułem Tajemnica Holendra. Mamy Davy'ego Jonesa. okej. A, to byli chyba bracia. Ten się chyba nazywał Bill. Tak, Bill, ale dziwne, bo Will albo William chyba. To jest Bill, to jest właśnie taka ksywka, czy tam zdrobnienie. No ej! Serio tak długo trzeba było czekać? No kurde, co się stało? Dobra, teraz mogę sobie zbudować. O, zaraz tam pójdziemy. Czy zaraz tam wrócimy, sorry. O! Mamy tego zielonego. On chce jeszcze miotłę. Co jeszcze? O, okej. Nieważne. Już druga rzecz z kompasu popularna. O! Dobra, mamy kolejnego typka. Dobra, i musimy teraz w Willa się zmienić. Wejdź sobie tutaj po schodkach, tutaj do góry. Tylko proszę nie zeskakiwać samemu, jak na o to nie proszę. Dziękuję. Tyk. No i dobra, mam trzeciego. Ale to jeszcze nie będzie koniec z tego, co kojarzę. Hentai! Oh.
Dobra, puśćmy to. A Bill nie jest silny. Nie wiem, dlaczego on to w ogóle sam podniósł. Dobra, muszę mieć lampę. Czwarta rzecz fabularna z kompasu. Ja nawet nie mam Jacka Sparrowa, żeby to się samemu odblokowywało. Dobra. No i dobra. A chyba będzie jeszcze trzecia sekwencja, z tego co kojarzę. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. No i wchodzimy do środka. A, okej. Teraz. Weź to puść już. Nie, no, tu musi być jeszcze drugie. Tutaj, o. Nie wcisnąłem. O, teraz pójdzie. O! Ideolo. Dobra. Udało się. Doszli do Davy'ego Jonesa. I zabierzemy mu klucz. Dobra. Uciekamy z kluczem do skrzyni u Marlaka. Czyli właśnie skrzyni Davy'ego Jonesa, w którym jest jego serce.
No i poziom ukończony. Bilge McTurner. Dobra. Mamy. I tu będą łącznie cztery rzeczy. Pięć rzeczy, przepraszam. Masakra. Dobra, wracamy do portu. I zobaczymy, jaki będzie następny poziom. Isla Cruces. O nie. Jak ja nienawidziłem tego młynu. Nie wiem, czy oglądaliście tą poprzednią serię. Jeśli nie, to szkoda, ale może z jednej strony też dobrze. Bo to był totalny cringe. Tak więc no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów.